Moim gościem jest ksiądz Jan Czekalski, proboszcz parafii matki Bożej Fatimskiej w Łodzi szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak tam mgła pokowidowa już przeszła? Przeszła mam nadzieję, że nie będzie wracała. Ale nie o mgle, chociaż wrzesień to taki miesiąc, kiedy mgły się pojawiają, a o wrześniu, o tym takim mocnym rozpoczęciu września w parafii Matki Bożej Fatimskiej. 1 września godzina 18:30 zaczyna się Jerycho modlitewne. Co to jest? W końcu jesteśmy w Łodzi, a nie w Izraelu. Jesteśmy w Łodzi i w Łodzi jest wiele murów, które dobrze gdyby faktycznie padły. Te mury najczęściej każdy z nas nosi we własnym sercu. To są te pierwsze mury, które chcemy pokonać. Ksiądz Arcybiskup zaprasza nas właśnie do takiej modlitwy, którą chcemy rozpocząć bardzo szczególny. Bardzo intensywny czas wrześniowy, ponieważ ma się dziać we wrześniu wiele ewangelizacyjnych wydarzeń. A chcemy te wszystkie wydarzenia najpierw omodlić właśnie poprzez tę inicjatywę Jerycha modlitewnego. Czyli to mają być takie, w Jerychu było tak, że trąby Jerychońskie spowodowały pęknięcie murów, a my chyba chcemy zrobić takie mury, z których będzie nas lepiej słychać. Słychać też będzie. Będzie można oczywiście włączać się i osobiście przychodząc do naszej świątyni, bo będzie otwarta 24 godziny na dobę przez tych 7 dni. Ochroniarze będą. Będą ci, którzy się modlą, będą przecież trwać na modlitwie. Myślę, że to najważniejsze. Czyli będzie cały czas możliwość przyjścia. Trzeba się zapisywać, bo są podzielone oczywiście poszczególne momenty dnia i tygodnia. Zapisywały się te osoby, które podjęły tą odpowiedzialność czuwania nie tylko nad świątynią, ale przede wszystkim, aby modlitwa faktycznie trwała, ale zaproszeni jesteśmy cały czas, w każdym momencie, kiedy tylko. Serce nas pociągnie, możliwość czasowa na to pozwoli, żeby przyjść, choćby na chwilę, pomodlić się razem z jakąś wspólnotą. Czyli przyjdzie natchnienie, mam chwilę czasu, mogę przyjść nawet o drugiej w nocy 3 września. Oczywiście. Tak. Od 1 września do 8 września. Tak. Jak będzie wyglądać ta modlitwa? Ponieważ to będą różne wspólnoty, różne osoby, to zakładam, że ona może być różnorodna, tak? Jedni będą śpiewać, inni będą w milczeniu. Będzie bardzo różnorodna od pewnie modlitwy w ciszy, bo są wspólnoty, które rzeczywiście pytały, czy mogą trwać właśnie w takiej kontemplacyjnej ciszy, modlitwie, jak również miałem pytania, czy, czy w środku nocy można głośno uwielbiać Pana Boga. Grając na gitarach, śpiewając. Tak więc ta modlitwa będzie przeróżna, w różnym momencie trwała. Rozumiem, że nadzieja jest taka, że po tygodniu efekt modlitewny będzie taki, jak efekt oblężenia Jerycha, najstarszego miasta świata. Mamy taką nadzieję. U Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Czasem patrząc na to, jak przeżywamy naszą wiarę, jak jesteśmy przygaszeni, jak ta. To... Taka skrupa obojętności, gdzieś zaczyna nas dotykać, yy, albo nawet zgorzknienia niejednokrotnie, lub jakiegoś zgnośnienia, to ufamy, że to poruszenie, dlatego troszeczkę to wyjście yy, wyżej, nieco, żeby siebie nawzajem zobaczyć, ale również przede wszystkim, żeby myśleć o tych murach, które musimy zwyczajnie skruszyć, żeby one upadły. A pan mógł, żeby mógł w naszych sercach działać. To będzie jerycho stacjonarne, ale będzie też jerycho mobilne. Będzie też jerycho i ekologiczne. Mobilne, oczywiście, ekologiczne. Rower jest pojazdem bardzo ekologicznym. A proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej wie, co mówi, bo jeździ rowerem. Lubię, bardzo lubię. 4 września, w sobotę, rano o godzinie 8 można przyjść, żeby się jeszcze zapisać, jeśli ktoś tego nie uczynił, a o godzinie dziewiątej ksiądz arcybiskup przy ołtarzu polowym odprawi Eucharystię, po której wyruszy ta wersja pielgrzymkowo-modlitewna, objeżdżająca Łódź, poszczególnych kilka parafii, które będą tak symbolicznie oznaczały, że objeżdżamy całą Łódź. Jaka to trasa będzie? Ile kilometrów? Około 50 kilometrów. No to nie jest takie hop -siup. 50 km na rowerze, to wymaga jednak trochę wysiłku. Na wyścigu pokoju 200 km to były takie najdłuższe. Wymaga etapy. wysiłku, tak naprawdę wyjście z domu. A potem to już pójdzie kilometrów przez cały dzień, to znowu nie jest aż tak dużo. Zresztą, gdyby gdzieś tam zabrakło sił, to nie ma się co lękać. Nie odjeżdżamy gdzieś daleko, cały czas jesteśmy w ramach naszego miasta, więc nie bałbym się. To tej... będzie kolumna. Wszyscy razem będą. Jechali na rowerach, wszyscy razem będą przeżywali ten czas pielgrzymowania, tak to, tak to nazywam tego wędrowania, tego Jerycha, okrążania naszego miasta. No i tu już nie tylko chodzi o kruszenie murów, ale też chyba chodzi o to, iść to po górach. Z pewnością ci, którzy będą widzieli nas z boku, będą zadawali sobie pytanie. O co w tym wszystkim chodzi? A ta grupa udzieli odpowiedzi? Będą jakieś śpiewy, megafon, czy wszyscy w milczeniu będą jechali? Będzie też wyraźny dźwięk słyszalny, modlitewny. Przy poszczególnych kościołach, takich stacyjnych, również będzie się odbywała modlitwa taka, do której każdy będzie mógł się dołączyć. Czyli zaczynamy mocnym akcentem. Pierwszy tydzień to jest taki wstęp do ewangelizacji, obmodlenie ewangelizacji, a potem mamy takie wydarzenia, które nie mają tylko charakteru lokalnego, bo mamy kongres nowej ewangelizacji ogólnopolski. Tak, kongres ewangelizacyjny rozpocznie się właściwie zaraz, na drugi dzień po zakończeniu Jerycha. W ramach tego kongresu również są otwarte spotkania. Na takie otwarte spotkanie w szczególny sposób zaproszeni jesteśmy w sobotę. Wieczorem 11 września na stadionie Orła. Tam będzie takie modlitewno-widowiskowe spotkanie ze świadectwami zatytułowane Dekalog. Będą artyści z całego świata tak naprawdę uczestniczyć w tym. Do tego spotkania wszyscy jesteśmy zaproszeni.